Joe Biden ogłosił projekt budżetu USA. Chce wyższych podatków dla bogatych USA. Joe Biden przedstawił budżet na 2022 rok. Przyszłoroczny budżet Stanów Zjednoczonych ma wynieść 6 bilionów dolarów, wynika z projektu przedstawionego przez prezydenta USA Joe Bidena. Budżet zakłada m.in. darmowy kolege dla wszystkich, ogromne inwestycje w infrastrukturę czy wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Najlepszy sposób na rozwój naszej gospodarki nie jest z góry na dół, ale z dołu do góry. Nasz dobrobyt tworzą ludzie, którzy wstają każdego dnia, ciężko pracują, wychowują swoje rodziny, płacą podatki, służą swojemu krajowi i są wolontariuszami w swoich społecznościach, podkreślił Biden w budżetowym przesłaniu. W projekcie mieści się m.in. obliczona na 8 lat propozycja administracji w wysokości 2,3 biliona dolarów rocznie na infrastrukturę, plan przeznaczony dla amerykańskich rodzin wartości 1,8 biliona oraz sięgające 1,5 biliona wydatki operacyjne Pentagonu i krajowych agencji. Gospodarka opiekuńcza jak wyszczególnia ABC, projekt przewiduje nowe programy na wzmocnienie gospodarki opiekuńczej, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. 437 miliardów w ciągu 10 lat ma zapewnić bezpłatne przedszkola dla wszystkich 3- i 4-latków oraz 2 lata bezpłatnego kolegium dla wszystkich Amerykanów. 225 miliardów dofinansowałoby opiekę nad dziećmi, aby umożliwić wielu osobom płacenie maksymalnie 7% ich dochodów za wszystkie dzieci poniżej 5 roku życia. Kolejne 225 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady stworzyłoby krajowy program urlopów rodzinnych i medycznych. 200 miliardów zapewniłoby trwałość podwyżek dotacji w ramach ustawy Baracka Obamy o opiece zdrowotnej. ABC przypomina argumenty Bidena, że podwyżki podatków pokryłyby koszty jego inicjatyw w ciągu następnych 15 lat, w tym 2 biliona dolarów od korporacji dzięki ograniczeniu zagranicznych preferencji podatkowych i podniesieniu podatków do 28%. Ogromny deficyt wzrost wydatków federalnych stanowiłby 25% wielkości całej gospodarki, a podwyżki podatków po ich wprowadzeniu zbliżyłyby się do 20%. Jej wysokości. Prognozowany ogromny deficyt odzwierciedla rząd, którego dług stale się kumuluje i który przekroczył 28 biliona dolarów, po tym jak ponad 5 biliona zostało już zatwierdzonych w ramach pakietu COVID-19. Wymagałaby to od rządu pożyczania około 50 centów na każdego dolara, którego wydaje w tym i następnym roku, zwraca uwagę ABC. Krytyka z obozu republikanów. Republikański senator Richard Schelby charakteryzował projekt Bidena m.in. jako plan wyższych podatków, nadmiernych wydatków i nieproporcjonalnych priorytetów finansowania. Ocenił, że całkowicie lekceważy to dług wynoszący ponad 28 biliona dolarów, a mimo to w jakiś sposób wciąż ogranicza fundusze na bezpieczeństwo narodowe. Według ABC plan Bidena doprowadziłby do szybkiego zrównania długu publicznego z wielkością gospodarki i wkrótce przekroczyłby rekordowe od II wojny światowej poziomy zadłużenia w stosunku wysokości do produktu krajowego brutto. Stałoby się tak mimo proponowanych podwyżek podatków w ciągu dekady o ponad 3 biliona dolarów, w tym stawki podatku od osób prawnych z 21% do 28%. Zwiększenia stawek odzysków kapitałowych dla najlepiej zarabiających i przywrócenia najwyższego progu podatkowego dla osób fizycznych do 39,6%. Projekty budżetów prezydenckich podlegają zatwierdzeniu przez Kongres USA. Obie jego izby kontrolują z niewielką przewagą demokraci.